Sławoj Leszek Głuć urodził się 13 sierpnia 1945 roku w Bobrówce, wsi położonej na Podlasiu w powiecie monieckim. 21 stycznia 1991 roku został mianowany przez Ojca Świętego biskupem polowym Wojska Polskiego. W 2008 roku Benedykt XVI mianował księdza arcybiskupa metropolitą gdańskim. Arcybiskup Sławoj Leszek Głuć należy do elity Kościoła, także tej finansowej. Osoba arcybiskupa wzbudza ostatnio jedne z największych kontrowersji wśród hierarchów Kościoła katolickiego. Zarzuca mu się tuszowanie skandali pedofilskich, a ostatnio mobbing i upokarzanie podległych mu księży. My postanowiliśmy się zająć majątkiem, jaki zgromadził arcybiskup, bo jak wynika z naszego dziennikarskiego śledztwa, wartość ta przekracza co najmniej kilka milionów złotych. Ja jestem jedną nogą na ziemi, a drugą w niebie być może, albo nie. Natomiast proszę dać mi spokój i nie wchodzić w moje życie. Wiele mówi się o posiadłościach i bogactwie hierarchy z Podlasia. Wybraliśmy się więc do Bobrówki i jego rodzinnej wsi, aby zdobyć informacje u samego źródła. Kiedy pytaliśmy arcybiskupa, wielu mieszkańców Bobrówki nie chciało z nami rozmawiać. Byli nawet agresywni wobec nas. Nikt nie zgodził się wystąpić przed kamerą. Gdy jednak zapewniliśmy anonimowość, kilkoro sąsiadów odważyło się mówić. Ich głosy zniekształciliśmy dla ich bezpieczeństwa. O, teraz ty, chłodzie. Danieli. Za to siatko, za tutaj o tego, a tam i aż trzeba podjechać dalej, to tam takie betonowe grodzenie, to tam. Ale tam wszystko wysoko, te płoty, to tam nic nie zobaczycie. Trudno nie zauważyć posiadłości arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, która wyróżnia się w całej wsi Bobrówka bardzo wysokim ogrodzeniem. Sąsiedzi nazywają ją twierdzą. Na ogrodzeniu wiszą tabliczki z napisami obiekt monitorowany. Wszędzie zamontowane są kamery. Wszystkie bramy wjazdowe zdobią różne rzeźby. Z drogi za wysokim ogrodzeniem posesji widać budynki mieszkalne i gospodarcze. Dostęp do nich mają tylko nieliczni. Kiedyś w posiadłości pracę znajdowali mieszkańcy wsi. Teraz podczas nieobecności duchownego jego majątku w Bobrówce dogląda kilka osób. Kiedyś na tej posiadłości było wszystko, i dziki, i strusie, i tego, no ale to tak, trzeba ludzi, żeby się tym opiekowali, no a nie było takich odpowiednich ludzi, no to czy musiałby się znać. Na co dzień jest tam bratanek i jego wujek, zajmują się posiadłością, a ogólnie opiekę nad tym to ma też bratanek młodszy z żoną swoją. Na ogrodzonej wysokim płotem posesji znajduje się co najmniej 9 budynków. Tam jest ten basen kryty, tam jest kaplica bardzo piękna, malutka, bo to jest, mówię, może 10 metrów na 15, malutki taki domeczek, zaraz przy tym pierwszym domu, ale jest piękny, mówię, piękna kaplica. Mówię, tam dalej jest tak zwana bacówka, gdzie oni imprezują, piją i wszystko inne. Później jest basen, później jest dom jednej siostry, drugiej siostry, brata. I jeszcze tam kogoś. Nie wiem, czy ty. Tam chyba jest 8 domów mieszkalnych, tak mi się wydaje. Do swojej posiadłości w Bobrówce arcybiskup Głuć przyjeżdża dosyć często. Sąsiedzi mówią nam, że arcybiskup lubi dobrze się bawić. A na Sylwestra przyjedzie i tutaj bani mi radę. I co, głośno pewnie? Głośno! Pobyki! Powoduje to. Płoty porozwalają, jak zacznie strzelać. Ale i w tym roku było to strzelanie. Ale imprezy to lubi. Ja mam co. Nie ma skromnie. Nie on skromnie. Tak, jest taki księżyc i skromnie. Ale nie on. To są sylwestry zamknięte. Mają, że tak powiem, przyjaciele jego przyjeżdżają z Warszawy, z Gdańska. No i oczywiście pani Kasia słynna musi tam być. Bo musi ktoś tam zarządzać. Od sąsiadów arcybiskupa dowiedzieliśmy się, że kiedyś trudno było nawet kupić ziemię w tych stronach. Krowy ma wszystko, to tu gospodarstwo sąsiad sprzedawał. No to, ale to biskup, no, głowa, to pierwszeństwo miał biskup, jak wszystko to wszystko zakupił. To żeby biskup tak robił? Nie ma co mówić. Za dużo, tak. To biskup to łotasz ma, ale nie. Przecież kiedyś mówił, że jak on będzie na emeryturze, to wróci tutaj na wieś i będzie
sołtysem sołtysów. Ulica będzie ta główna, to będzie jego... Sąsiedzi wspominają, że biskup Głódź często odwiedza swoje rodzinne strony. Przyjeżdża. Był na Wielkanoc. Znowu będzie najprawdopodobniej na Dzień Matki, bo to tak zawsze matkę najbardziej wspomina. No i od lipca to zawsze urlop ma, nie? To cały lipiec jest tutaj, no. Tu nikt nie powie, że jest zły, no. Wieś dużo skorzystała, tu kolonia jest wyasfaltowana, także no, także tutaj nie ma takich ludzi, żeby ktokolwiek złe słowo powiedział. Mijamy ogrodzenie majątku arcybiskupa. Wyjeżdżamy z szutrowej drogi na główną asfaltową ulicę wsi. Po lewej stronie stoi okazały i piękny kościół, który w latach 90. wybudowali mieszkańcy Bobrówki właśnie przy pomocy arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Ja na przykład nie dziwię się tym władzom tam ościennych tych miejscowości, że z nim żyją tak jak żyją, no bo oni dzięki temu też mają. Przecież ta wieś naprawdę wygląda pięknie. Mają asfalt, mają chodniki, mają oświetlenie. To wszystko jest dzięki niemu. Kilkadziesiąt metrów dalej w tej samej wsi stoi okazały budynek, na którym widnieje napis Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny i Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Białostockiej. Działkę tę wraz z budynkiem, w którym niegdyś mieściła się szkoła, kupił w latach 90. arcybiskup za 60 tysięcy złotych. Mam dużo pamiątek i trzeba to wszystko gdzieś umieścić. Niewykluczone, że w szkole wygospodarujemy na to również jakieś miejsce, tłumaczył arcybiskup Głódź, pytany o to, czy chce założyć izbę pamięci poświęconej swojej osobie. Ja tam nie lubię takich przetargów, kiedy jedna osoba startuje, bo ceny nie ma jak podbić, tłumaczył ówczesny wójt Jaświł, Jan Joka. A kto kupił ten budynek po byłej szkole? Pytamy wójta. No jak to kto? Przecież wszyscy wiedzą kto. Uśmiecha się tajemniczo wójt i dodaje z przekonaniem. Ksiądz arcybiskup. To nie tajemnica. Zrobił to zapewne z sentymentu do wsi. Chcieliśmy porozmawiać na temat działalności Centrum Rehabilitacyjnego i powiązań z arcybiskupem. Mimo, że jest to miejsce publiczne, zamknięto nam drzwi ośrodka przed nosem. Jedna z mieszkanek wsi, pani Kasia, pozwoliła nam wejść do ośrodka, kiedy wytłumaczyliśmy, że mamy na to pozwolenie z podlaskiego oddziału NFZ. Czekaliśmy 2 godziny, aż z gabinetu wyjdzie pacjent. Gdy wyszedł, rehabilitantka powiedziała nam, że nikogo nie wpuści. Ja przepraszam najmocniej jeszcze raz. Tak jak mówiliśmy, my tylko i wyłącznie chcemy zrobić zdjęcie. Proszę pana, tutaj się po prostu zakończam swoją pracę, proszę mi przeszkadzać. Wychodzę, proszę sprowadzić panią Kasię, dyrektora Caritasu i chodzę. Mieszkańcy Bobrówki mówią, że arcybiskup zbudował sobie ze starej szkoły, jak mówi wieś, pałac na czas emerytury. Zapytaliśmy więc panią Kasię, co znajduje się w pozostałej części budynku. Odpowiedziała, że mieści się w nim muzeum i należy do Sławoja Leszka Głódzia. Pani Kasia jest żoną bratanka biskupa i ona rządzi wszystkim. Jest osobą, która chyba ma pozwolenie od biskupa na to rządzenie. Wszyscy muszą się jej słuchać, a oni wszyscy się jej, nie wiem dlaczego, boją. Na warsztaty terapeutyczne w Bobrówce płynie rocznie ponad 500 tysięcy złotych z PFRON-u. Z komunikatu, jaki otrzymaliśmy z Caritas, wynika, że warsztat terapii zajęciowej korzysta z pomieszczeń w Bobrówce od 2007 roku i w 90% finansuje go właśnie PFRON. Pozostałe 10% to fundusz starostwa powiatowego. Terapia zajęciowa i gabinet rehabilitacyjny zajmują jedynie prawe skrzydło obiektu, co tak naprawdę kryje się za murami pozostałej, dużo większej części budynku. W tym pałacu, przecież tam w Bobrówce, to jest tak, jest pokój złoty, jest pokój taki purpurowy, ja bym powiedziała. Tam, mówię, są różne jego rzeczy, ja to sądziłem, że tam będą księża emeryci, ale tam niestety, tam na górze jest, nie wiem, chyba 8 na pewno pokoi jest, każdy pokój jest pomablowany, każdy pokój jest z łazienką i to stoi puste. Przecież z tego nikt nie używa, bo na dole to jedno skrzydło to jest rehabilitacja, a drugie skrzydło to jest jego, że tak powiem, duża taka oranżeria jest zrobiona. Jest piękny fortepian, piękny kominek i te właśnie 3 chyba tam pokoje i te wszystkie jego, że tak powiem, zdobycze, ordery, odznaczenia i takie inne rzeczy. Tam naprawdę, żeby ktoś nawet chciał to zobaczyć, to nie wiem, co by musiało być. Inkognito, jak impreza by była chyba. No wtedy tak. Bo tak, żeby ktoś chciał zobaczyć
nawet przez rehabilitację, to tam się nie wejdzie. Nie zobaczy się tego. Bo to wszystko jest pozamykane pod kluczem. Jak się okazuje, posiadłość w Bobrówce to nie jedyne nieruchomości arcybiskupa Głódzia, o których udało nam się dowiedzieć. A w Koniądzu byliście? Gdzie on ma dom? A on ma kolejny dom jeszcze gdzieś. Tak, tutaj to jest niedaleko. To jest, by pani, z Bobrówki, to jest na mnie będzie 30 km nad rzeką Biebrze. I ten dom jest, że tak powiem, bardzo łatwo znaleźć, bo on jest jak na most się wjeżdża do Goniądza, z mostu widać czerwony dom, elewację. To też jest jego. To jest duża posiadłość, bo to jest aż na sam dół do rzeki. Ale pięknie w środku, to jest fantastycznie, też pusty stoi. Wszystkie poruszone w tym filmie kwestie chcieliśmy potwierdzić bądź zdementować. Przez 2 tygodnie próbowaliśmy się dodzwonić do księdza arcybiskupa bezskutecznie. Pytania wysłaliśmy na adres mailowy kurii i dostaliśmy odpowiedź, że arcybiskup się z nimi zapozna. Po kilku dniach sam arcybiskup Głódź odebrał telefon. Ja zapoznałem, proszę tu nie recytować tych pytań. One są, ja jestem jedną nogą na ziemi, a drugą w niebie być może, albo nie. Natomiast proszę dać mi spokój i nie wchodzić w moje życie. No, bardzo dziękuję i za dobre intencje, ale bardzo dziękuję i dajcie mi spokój.